Obrazki z życia Graboszyc i nie tylko. Zaprasza Maria Mady. Na wsi wesele. Wesele na wsi było ważnym wydarzeniem w latach jeszcze 60., a we wcześniejszych z całą pewnością. Mówię o latach ubiegłego stulecia. Zapracowana, zajęta swoimi przyziemnymi sprawami wieś ma teraz temat do rozmów, do dyskusji, do sporów, a nawet plotek. Kto z kim, gdzie i co daje i gdzie będą się bawić, a gdzie będzie hulało to wesele? To są pytania, na które sobie próbowano odpowiedzieć. Podobne dylematy stają przede mną. O czym tu mówić, skoro to taki szeroki temat? Muszę ciągle pamiętać, że poplotkujemy o weselu z połowy XX wieku. Na początek zastrzeżenie. Wiem, że szanowni Państwo, słuchacze moi uczestniczyli w niejednym weselu i pamiętają swoje w tym temacie spostrzeżenia. A zatem pamiętamy, co kraj to obyczaj, więc możemy się różnić pod tym względem. Po drugie, gawędę o weselu opieram na własnych obserwacjach i spostrzeżeniach, nie zaś na lekturze, nie biorąc pod uwagę wesela według Stanisława Wyspiańskiego, czy wesela Jagny Paczesiówny z Maciejem Boryną z Chłopów Władysława Stanisława Reymonta. Obejmuję teren Małopolski, trochę wschodniej i trochę zachodniej. A zatem ze śpiewaniem i paradą muzykanci przez wieś jadą. Jadą dzisiaj w tę niedzielę do Kasieńki na wesele. Tak, tak, muzykanci, nie orkiestra, nie zespół. Pan młody dużo wcześniej musiał szukać grajków, którzy się mogli zebrać. Nie grali przecież zawodowo, tylko hobbystycznie, więc musieli utworzyć zespół, przygotować się, poćwiczyć. Najczęściej umawiało się z harmonistą lub akordeonistą, jak on się tam gdzie nazywał, i ten właśnie dobierał grających na bębnie, jeszcze jakaś trąbka lub klarnet, czasem ktoś ze smyczkiem, i tak powstawała muzyka, czyli orkiestra na wesele. No, 5 osób to była bardzo dobra muzyka na wesele. Przy ustalaniu warunków występu tejże muzyki interesowało ich to, ilu będzie drużbów. W niektórych rejonach mówiło się o tych młodych uczestnikach wesela swat, a więc ile będzie swatów, bo wiadomo, że drużbami wesele stoi. To oni, chłopcy, ze swoimi druhnami stawali przed orkiestrą, czyli przed muzyką, i rzucając pieniądze zamawiają melodię. Czasem te melodie nawet zaśpiewają ze swoją druhną. Na przykład, za las chłopcy, za las, bo za lasem grają, bo mi się za lasem panny podobają. Albo swatem ci o swatem, na weselu na tem, na drugim nie będę, bo się żenił będę. To spod Tarnowskiego. Tak zwane kawałki, czyli jakieś melodie, zamawiają także dorośli uczestnicy wesela. Jak się już rozbawią i rozochocą, rzucając pieniądze, wygłaszają dedykację. Dla naszej pięknej pani młodej jest to zarazem zaproszenie do tańca, bohaterkę tego dnia. No i pani młoda musi odtańczyć ten taniec z tym, który ją do tańca zaprosił i za ten taniec zapłacił. W rozmowie ustala się zapewne również przewiezienie furmanką w drodze do kościoła, jeśli
do kościoła zabiera się muzykę. Nie zawsze. Czasem się zabiera. Ustala się także, czy muzyka i ma pójść do pana młodego do domu i razem z nim przyjechać. To wszystko ma swoją cenę. O jedzeniu i napojach już nie wspomnę, bo wiadomo, że orkiestra zawsze ma swój stół, przy którym siedzi, na którym kucharki czy inne osoby, na przykład ruchny, przynoszą jedzenie, przynoszą napitek. Przecież nie mogą grać głodnymi będąc. W swoim repertuarze mieli muzykanci przeważnie piosenki stare, ludowe, znane, takie jak Zielony Mosteczek, Ugina się, jak Głęboka studzienka, jak Pognała wołki na Bukowinę. Albo aktualnie modne, na przykład w latach 50. królowała Cicha woda. Śpiewano również Marynikę. Rytmiczne takie piosenki były. Muzykanci wykonywali także melodie pieśni kościelnych. Grali również marsze, bo marszami witali przybywających do domu weselnego gości. Jeśli gospodarz domu, ojciec lub starosta weselny chciał kogoś ważnego uhonorować, stawał przed muzyką i wykrzykiwał: na powitanie mojego kuma i dobrego sąsiada, wiwat! I muzyka gruchnęła tęgim marszem. W niektórych regionach Małopolski powitany takim marszem rzucał orkiestrze napiwek. Kiedy już rodziny spotkają się raz i drugi i ustalą najważniejsze sprawy, wówczas państwo młodzi, przepraszam, narzeczeni osobiście spraszają gości ustnie, spraszają gości na wesele. Dawno, w tych 50. czy 60. latach, nie zostawiano jeszcze zaproszenia na papierze, tylko ustnie. Problemem czasem bywało zaproszenie, ustalenie najpierw, a potem zaproszenie druhen i druhów, bowiem z jednej strony i z drugiej strony powinni być drużbowie i druhny. Jeśli drużba zaproszony na wesele miał dziewczynę, problemu nie było. Pójdzie z tą dziewczyną i będą stanowić parę. Jeśli dziewczyna, zdarzy się tak, że dziewczyna miała chłopca, ma chłopca, to tego chłopca prosiło się też na drużbę i już nie było sprawy. Natomiast jeśli nie byli zaangażowani, a chłopiec proszony na wesele nie miał kogoś, to wówczas druhną przypisywało mu się druhnę, jakąś tam kuzynkę czy kogoś z rodziny. I oni spotykali się na weselu i od tej pory stanowili tę parę drużbów, o których już wcześniej mówiłam, że byli bardzo ważni. Po zaproszeniu, po zaproszeniu gości zbliżało się już coraz bardziej różne sprawy do załatwienia, takie wyraźne, które trzeba było załatwić. Uaktywniały się rodziny, jedna i druga, ruszały prace kucharek i innych osób, które pomagały w urządzeniu tego wesela.